A tu mamy 16 rok z silnikiem 1.6, znakomitym. I kosztuje 15500. Też 16 rok. Sam parkuje, loda robi. Ten identycznie. Identyczny rok, identyczna cena. Tu jest manual, tu jest. Też manual. C-klasy na CLA. C-klasy? Czarne? A to jest CLA, tak jest. Już coś wiemy, no. Pewno, halo? Pewno mi żona każe kupić takie piękne auto. Ale 15 rok. Lusterka, kierownica. 15 rok na fullu. Absolut full. Absolut full. Zobacz siedzenia. Siedzenia w prądzie. Tyson Memory, alles. Trzeba mieć 10 koła euro. Ortopedik. Dla schorowanych 10 koła euro trzeba mieć, chłopy. A tu wydech jest mocny, piękny. Ale jest memory. Panorama hast du gemacht? Panorama, dach cały. Piękny. Head up mesh. Head up tam jest, o. I 15 Baujahr. Yeah. 1,6 diesel, ja? Kamera hier. Kamera. 1,6 diesel. Yeah. 120 koni, piękne auto. Xenon LED. Xenon LED. Und panorama. Tu piąteczka ze 120 tysięcy przebiegiem. Z roku 15. I pan ceni 20 tysięcy euro. 20 tysięcy euro. 2 liter? 3 liter. 3-litrowy diesel. 3-litrowy diesel. Sprawę załatwia. 20 koła euro trzeba mieć. Ale wiecie, no. 15, gdzie tam moje ślepe oko? Piątki wszędzie, albo 16. Ile? 4 dychy to taki max. Za 39 i za 42. No to 7-7 z tego dachu. Nie. 8-300, który rok? Dycha? 11? 11 rok. 8-300 GTD. Chłopaki byli negocjować. Dziura w fotelu, no Chrystusie Zbawicielu, psa chyba wozili. A GTD to rzadkość, wiadomo. Dobra, lecimy z tematami, bo ciemno się robi. Czwarce? Nie, nine. Mazda Faircaut, niestety. Co tu się dzieje w ogóle? Najgrubszej akcji. To jest ten nowy grubas. Pytamy, co kosztuje teraz. Ktoś tam pytał. Galax. Tu ma drobiazga, ale to jest w ogóle nic nieznaczące. Szklany daszek? Nie. Idziemy szukać kierownika. Ta maździnia fajna faktycznie. Jest też główienko, tylko ktoś mu tłucze w silniku, a wersja jest fajna. Wersja jest fajna, takie jatrujeczki. Skudo jest, ale tak ujarane w środku, że budowlanka jeździła mocno. Co to oglądam? Takie coś oglądam. Piękne rzeczy. Nic nie zaprzeczy. Podniesie się, jak się dobrze pogila. Szukam tematów. I póki co mam jakieś zwierzę. Duster, Thruster, Citroenów pełno. Mondas jest, ale... Stary, jak to się ogląda, czekajcie. Aha, Mondas bez nawigatorów. Staruszek świat, czekaj. Ktoś tam chciał pick-upa. A to rozkręcimy temat. Taki pick-up. Troszkę zjedzony. Alpaka jest.
Navara. Opa. Teraz badamy temat pick-upa. Co za motor. Się dowiemy wszystkiego o pick-upu. Ja. Dobra. Bizu nabywa drogą kupna. Czy ja mam dane teleadresowe? 1.9, każdy kupi. 2.8 rok S-Max, 3800 euro czy miejscowych, z panoramką, bardzo ładną, świeży, pachnący, elegancki. Ja się domyślam, 140 konia. Siądźcie, zobaczcie, nie znam się w ogóle. Mondo Offerkauft? X100 manual. Diesel, ja sali ten. Nein, 1.6. 1.6 diesel w Galaxy. 11 rok. Kosztuje 5800 euro. Ale nie zgadniecie, papiery ma z Australii. Papiery z Australii. Galaxy, 11 rok, 5.8 mówiłem. Nowa tarcza z przodu. No, ażeż ty. Cześciutko, pięknie, Ira, dośnie. Wszystko hula jak głupie, siedzisko piękne. Ledy z tyłu, ledy z przodu. Co kaina. Fajną Bauer. Ok. 6200 euro. 9 rok. 2 litry dieslu. Zwykłe, typowe, eleganckie aucisko. Parksonik przód, parksonik tył. Nie ma dramat. A to jestem ja tutaj. Chciałem pomachać wszystkim. Ale wiecie, zawsze jest Navi. Widzę Navi, nawigacja. Dobra. Mała, ale jest. Mała, ale zgrabna. Tak jak kółka. Tu ma przetarkę. Pozdro 600. Elvia, 11 rok. Elf. 2 litry diesel Focus ST. 2 litry diesel. Nie wiem, na razie wiem ile koni. 6300 euro kosztuje. Sam parkuje, jak się domyślam, śmiało. 6300 euro trzeba mieć. Wil PS? 140-konny diesel. Prąd. Parking alejny. Alejny parkiren. Nie tam pod światło, sio. Zicki grzane. Cyk. O, zaskoczyło. Okej, to tyle. Dreizehnbaujahr, ale 13 rok. LED patroniki, wszystko. Kosztuje 10300 euro. 10300 euro. Zamknięte. W manualnej Weisse. 10300 euro. 10300 euro. Tyle kosztuje 13 rok. 2 liter normal diesel, ja? 140 PS? Ja sprzedam stiszkę, mam gościa na nią. 13 rok, 177 koni. Pasior. Kosztuje 8900 miejscowych. W automacie. 2 litrowy 170
siedmiokonny pieronognisty. Tej nie wiem, ale się dowiem. Bym się potknął. Piękne autko. 14 rok na fullu. Szklany daszek. Siedziska wentylowane, manualna szóstka, 163 konie. Konie dynamiczne. Kiel is go. Elektryczny koforą. Jeszcze nie posprzątany. Klima hinten. Szyba, klapa z tyłu dociągana. Siedziska. Zice memory? Memory zice? Memory zice. Pamięci siedzeń. Daszek, kto on robi ropę? Ale inny parking. Sam parkuje. Grzane. Kierownica rajdowa. Kelly z go. Coś tu jest. Elektryczny zycyn. Elektryczny. A, prawy i lewy elektryczny. Here mi pinga. Wiadomo, o co chodzi. Ja tu robię dobry werbung. A, diesel by me. Ja? Opa. Shop by me now. No i tyle. Po co panie Mietku, trzeba jechać na jakieś jeszcze gdzieś z pieprzem? Podbijam do sztuki, bo tu kloce nowe. Opa! Wifil PS? Są do akcji, ja? No i coś. Idzie Mariusz, mój kolega. Auto jest myte i czyszczone. Teraz badamy cenę. I szczaiłem tego mątka, halo? Szczaiłem mątka, proszę państwa, kosztuje on 12 800, bo to jest 180 koni ma. Ten jest niedrogi, 13 rok. 180 koni na dwóch rurach. Mątek, także wiecie, o co chodzi. A ksenon jest. To nie ma LEDa chyba. Nie ma LEDa. Sądzę, że jest fajnie. To niekiedy jest chudziej, a tutaj sprzedali tyle rzeczy, tyle aut tego placu, że ja pierdykam. Nawet zgrabne, eleganckie. Wszystko tu jest. Lecimy dalej. O ja pierdzie. Szukamy takiego altraka. Mówią Hiszpanie. Może to un. Lemunia do bejun. Manualna. Niestety nie wygląda na czterokółkę pędzoną. To są na listę w budce, zapytamy coś w tej budce. Dla mojego widza z Krakowa. Dwie sztuki obok siebie. Pierwsza, a druga stoi tam. Tajne karteczki, wiadomo. Niestety widzę obydwie w automacie. W automacie nie są, są natomiast w manualu. Holender. Dobra, szukamy czegoś jeszcze. Galaxy. Nie zapytałem, bo szefa nie ma. Tamto białe było fajnie w 11 roku. Możemy kogoś strzaić. Strzaić temat. Dajcie jakieś mątka jeszcze. Dzisiaj nie było ani jednego Mondeo poliftowego, 12-11 rok, ani pół. Jeden był u Alika z motorem 1.6. Poszukam 2 litry. Idziemy sobie jeszcze popatrzeć. Na koniec, co tu się jeszcze dzieje? A widzę ładnego busa. Może by go jakoś zbadać temat. A to będzie drogie. Niestety drogie. A możemy się dowiedzieć, co to jest. Szyba cyknięta. O, jaki wielki. O, szyba cyknięta. Tu jest klimatyzacja, nie wiem. Marihuana? A co to jest takie tu szare? Pokażcie mi, to jakaś Kia Chevrolet. Chryste, panie. Ładny kształt. Idę busa pytać. 530D, piękna. W ładnym kółku.
Na dużej nawi czy na małej? Kuźwa, nie widzę, duża. Fajna. Też mogę zbadać cenę, bo mam na opaku w stronę internetową. Tego znacie. A jak nie znacie, to poznacie. Lecimy do chaty, dzień się skończył. Ktoś pytał o polifta. Też się mogę dowiedzieć. 5008. Lampa przedliftowa, czyli 10, może 11 rok w dieslu, jak się domyślam, śmiało, bez nawigacji, bez head-upa. 6 biegów. Zarebski miał w shakerze, a ja mam w pucharze. Zobaczcie co. Krzysztof, pozdrawiamy z Morza Czarnego. Takie piękności mamy. Co sam? Kurde, jak się zaczął? Matka cię potem nie dopierze.